No a to pytanie jest skomplikowane, a w dzisiejszych... Co jeść, proszę Państwa, co jeść? Prawda? W dzisiejszych czasach potrzebujemy szybkiej odpowiedzi, żeby ktoś nam powiedział czarne, białe, dobre, złe, zdrowe, niezdrowe. Tak, myśmy... Znaczy, problem dla mnie jest jeszcze jeden. Mianowicie mamy potworny szum informacyjny. Z którym to szumem, no, znacząca część nas nie umie sobie w ogóle poradzić. Z tego wychodzi qui pro quo. Z tego wychodzą dopiero problemy. Muszę powiedzieć, przyjmując pacjentów, że dla nich wyrocznią naprawdę... Powietrze saskiej, saskiej! A w internecie hulajdusza piekła nie ma. Jedna pani, powietrze drugi pan, jeden pan drugiemu panu doradza... Lewoskrętną witaminę. Lewoskrętną witaminę, już nie mówię o reszcie. Nie, prawda? To jest straszne. Bo wytłumaczenie człowiekowi, że no, ktoś tak napisał, ktoś tak powiedział, on ma swoje doświadczenia, ale nie wiemy, kto to jest i nie wiemy, czy na pewno to się sprawdziło, a dla pani, pana polecałabym to czy tamto, nie jest rzeczą prostą. Moim zdaniem nie ma uniwersalnej diety. Ja jestem skłonna po latach doświadczeń zaakceptować taki model diety DASH. To jest bardzo zbliżona do diety śródziemnomorskiej, ale my nie przeniesiemy słońca śródziemnomorskich, no właśnie, na nasz polski grunt. I nie zapominajmy, owszem, ktoś mi powie, ale klimat się zmienił, no prawda, bo jak był grudzień czy styczeń, to mróz był 20 stopni i ja go akceptowałam, a teraz, prawda, a teraz my się opalamy i jeszcze na dodatek chcemy gdzieś jechać, żeby się właśnie opalić, nie mówiąc o tym, że jak jest 5 stopni, to ja już narzekam. Ale kiedyś na 25 jako dziecko nie narzekałam. W związku z czym, no to się wszystko zmienia, prawda? Natomiast my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że my jesteśmy narodem, który żyje w tej części geograficznej, w tym klimacie, z takimi możliwościami, z taką glebą. I w związku z tym my mamy nieco inne zapotrzebowanie na różne składniki niż, załóżmy, południowcy. Ale model to jest co innego. Model jest pewnym wzorcem, który nie musi być in extenso całkowicie dokładnie co do przecinka przeniesiony na nasz. On ma być taką wytyczną, co powinniśmy robić. Jeżeli ja w tej chwili mamy taki okres, kiedy mamy nasze własne warzywa, nasze własne owoce i te nasze targi warzywno-owocowe są kolorowe, pachnące, cudowne, to korzystajmy z tego. Jak ja widzę, jak mamusia wciska banana w lipcu dziecku, zamiast kupić mu czy czereśnie, czy truskawki, czy wiśnie, czy cokolwiek innego, to trochę mi to jakiś tworzy dysonans, bo trzeba z tego korzystać, co mamy. Czyli nauczyć od razu, od samego początku. Czy można powiedzieć różnorodność? Różnorodność to jest fundament. Sezonowość. Ogromnie istotna rzecz. Czyli jeżeli mamy produkty, które są po pierwsze tanie, bo jest na nie sezon, po drugie świeże, bo przyjechały z jakiegoś gospodarstwa. Powinniśmy w zasięgu 50, no maksymalnie 100 kilometrów korzystać z żywności, która jest obok nas. I to, co oczywiście pani wcześniej mówiła, czyli jak najmniej przetworzonej żywności w miarę możliwości. Powiem pani, że ostatnio miałem takie niemiłą sytuację, bo byłem na wsi u znajomych i wieś zawsze kojarzy nam się z tym, że tam można dobrze zjeść, tak? Bo tam jest wszystko swoje. Tak. Swoje mleko, swoje jajka, swój chleb i tak dalej, i tak dalej. Ale mam wrażenie, że tej wsi już nie ma. Że tak jak znajomi mnie zaprosili, u których się zawsze jadło, wieś ta Warszawa. To jest supermarket. Tak, bo łatwiej jest. Tak? Kiedyś były, podejrzewam, jakiś utrudniony dostęp do innych rzeczy, a może chodzi, że to jest jeszcze, nie ma czasu na analizę. Ale łatwiej jest podjechać, kupić kiełbasę, oczywiście, chleb i coś tam, oczywiście, i już jest. Tak? Już nie trzeba tego produkować, nie trzeba doić, poić. No niestety ja się z panem zgadzam. Bardzo to jest przykre, że smaki, ja też niedawno podróżowałam po Polsce i zresztą sporo jeżdżę i tych smaków regionalnych coraz mniej jest. A szkoda. Ja pamiętam na początku lat 90.
przewodniczyłam takiemu jedzenie ze smakiem, proszę państwa. Ela Knor, zapraszamy do programu. Jedzenie ze smakiem. I to był fenomenalny konkurs, to było z całej Polski. Ludzie zwozili produkty regionalne, warunek był, że one musiały być udokumentowane, że miały ponad 100 lat, tradycyjne receptury. Ale to było takie bogactwo. I teraz chciałam chociaż trochę gdzieś znaleźć, bo to są te smaki, które się pamięta, te dobre smaki się pamięta. I coraz trudniej. I jeżeli ja wchodzę do karczmy i ta karczma mi oferuje, prawda, dewolaj albo krewetki, no krewetki w karczmie mi nie pasują, no. Naprawdę, choć kocham krewetki, ale, prawda, ale to nie w karczmie. Niech karczma mi oferuje coś, co będzie nasze, regionalne, z danego terenu. No niestety. Taka właśnie no, unifikacja wszystkiego i nie wiem, czy ten karczmarz, czy karczmarka myślała, że mnie ta krewetka no, większą przyjemność sprawi niż no, sielawka, którą gdzieś w innej karczmie znalazłam, prawda, nad polskimi jeziorami. Więc na tym ten problem polega. Natomiast ja bym powiedziała tak, żywienie ma fundamentalne znaczenie, ale każdy z nas ma swoje zapotrzebowanie, po pierwsze kaloryczne. I to jest przyczyna otyłości, że jest tak zwany niestosunek ilości energii spożytej. Wszystkie smaki świata, proszę bardzo. Do ilości energii wydatkowanej. Czy kogoś zabije czekoladka? Nie. Tylko jeżeli ta czekoladka będzie stale w nadmiarze spożywana, to ona spowoduje przyrost tkanki tłuszczowej. A ta tkanka tłuszczowa niestety spowoduje rozwój chorób. I to jest istotne. Natomiast jeszcze pan tutaj zresztą powiedział modne, użył pan słowa modne. No, dla mnie to słowo to jest taka płachta na byka. Bo niestety te mody żywieniowe robią tak straszne zamieszanie. Na diety bezglutenowe, na diety bezlaktozowe, na diety białkowe, na diety tłuszczowe. Diety, ja to mówię, to są diety celebryckie. I ktoś z tego ma korzyść. Jedzenie ze smakiem. Który chce ją papugować. Ela Knor, jest to nowy kanał internetowy, gdzie państwo wszystko na temat smaku macie. Na temat smaku. Smak, teraz te bezglutenowe ale zdrowo. Rzeczy i naprawdę smacznie, muszę ci powiedzieć, lepiej się czuję. Tak. Po prostu no właśnie, ten no efekt właśnie. Placebo. Jest no, znany od zawsze. No, znany od zawsze. Przypominamy no, państwu słowo, zdrowe jedzenie Tesco Extra. Może uleczyć i zrobić więcej. Przypominamy państwu niż, gorącą nie, linię. Pewno, smaczne to jedzenie Tesco Extra. Czyli różnorodność, szanowni państwo. Absolutnie. Sezonowość. Absolutnie. Lokalność. Tak jest. Ograniczamy przetworzoną żywność. Ograniczamy przetworzoną żywność i bądźmy aktywni. Aktywni. Bo jeżeli ktoś jeździ 30 km na rowerze, a mam takich znajomych, codziennie, to naturalnie jemu wolno więcej. Jemu wolno więcej na talerzu położyć. Ale jeżeli ktoś, no tak jak niestety ja, przejeżdża 30 km samochodem, no to niewiele traci tej jedności. Czyli mnie trzeba trochę mniej. No ale pani dużo myśli, kombinuje. No ale to, oczywiście. To też przecież pali oczywiście energię to strasznie. Tak samo pali energię. Naturalnie, że tak. Ja na szczęście no w ten sposób. Ale na rower jakoś nie przesiądę. Na rower jest dobry? Stawy, te rzeczy? Proszę państwa, aktywność jest dobra dla tego, kto ją lubi i akceptuje. Ja uważam, że nasze życie nie jest długie. Róbmy to, co lubimy. Róbmy to, czym nie będziemy szkodzić drugiemu człowiekowi. I absolutnie uważam, że rower jest, no dla mnie jest lepszy niż jogging na Marszałkowskiej czy w Alejach Jerozolimskich. Jak niestety widuję ludzi biegających w spalinach, przeraża mnie to. A jeżdżenie w spalinach? No też nie jest dobre. No tak, dokładnie. Może od razu się podłączyć do rury wydechowej i sztachnąć no, niestety, się dwa razy. To nie jest dobre. To nie jest dobre, ale jeżeli jeździmy sobie gdzieś na bulwarach jakichś parkowych czy bulwarach, no może będą wiślane już do końca. Nie,
Wykupią to, deweloperzy, przecież tam nastawiają zaraz jakiś szkaradziejstw. To jest moja, niestety ja jestem warszawianką i muszę powiedzieć, że zakrywanie mi rzeki przeraża mnie, no złości za każdym razem, jak jadę i coraz mniej tej rzeki widzę. A rzeka to przecież jest wizytówka miasta. Panie profesor, bardzo pani dziękuję za wizytę. Można byłoby dużo mówić. To w takim razie myślę, że spotykajmy się częściej. Jestem do dyspozycji pana i państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Profesor Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska z Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego była państwa i moim gościem. Informacje Radia Tok FM już za kilka minut o godzinie 11. Po informacjach wracamy do programu Owczarek. Zdrowa i smaczna linia, proszę państwa. Tesco Ekstra, kanał Elaknor. Zapraszamy, reklamujemy, pokazujemy, dajemy, rozdajemy. Zapraszamy.